Okej, okay, misja. Ruszamy chyba tak, ruszamy na tą misję chyba od razu. Nie ma co się cackać. Czyli tak, weźmy Gawrona, CMD Speeda, Darth Norba i Scyzora. A, chwila, Scyzora ratuje psa w tej chwili. Znaczy wilka. O, nie udało się, okej. Mniejsza z tym. Dobra. Na stanowiska. Okej, o, nasi ludzie troszkę pomagają tutaj. Okej, zaczynają montować niektóre rzeczy, poprzynoszą. Mnitek padł z wycieńczenia. Okej, okay, niosąc zabitego wilka. Okej, okay, dobra, wszyscy gotowi. Czyli przypominam, mamy Darth Norba, naszego kowala, z młotem bojowym, plecakiem odrzutowym, w zbroi płytowej. Czy on ma jakieś cybernetyczne wszczepy? Nie. Ale CMD Speed, który walczy włócznią, ma hełm zwiadowcy kosmicznego. Też plecak odrzutowy. On ma w kłach cybernetyczne wszczepy z jaden i zamiast prawej dłoni ma takie wielkie szpony, które potrafią ciąć metal jak masło, miażdżyć czaszki jak jajka. I wreszcie mamy także Gawrona, także plecak odrzutowy, zbroja grenadiera z wbudowanym miotaczem granatów. Ma także plecak odrzutowy, miecz plazmowy i zamiast prawej dłoni świder górniczy, który potrafi także oczywiście wwiercać się w ciała przeciwników. Mamy także Scyzora, który jest snajperem naszym, czyli jego będziemy trzymać z tyłu, jeżeli to możliwe. I nasi ludzie mają także moce psychiczne. CMD Speed i Gawron potrafią ugłuszyć wroga na jakiś czas. A Scyzoro... Okej, okay, nie ma tutaj jakichś na razie imponujących zdolności. Potrafi zablokować ból i skroplić powietrz parę wodną. Tak, żeby zgasić, powiedzmy, pożar. Dobra, bierzemy tego questa. Czyli to był... Ten, robota szturmowa. Okej, okay, jaka nagroda? Honor. Aha, honor to będą tytuły dla, powiedzmy, Scyzora kolejne. Chyba możemy to wziąć, wiecie, bo mamy imponującą salę tronową. Czyli zadowolenie Scyzora nie będzie wielkim problemem. Potrzebujemy też tego honoru, żeby wzywać, powiedzmy, wahadłowcy i żołnierzy. Tak, bo te nagrody nie są jakieś dobre. Weźmy honor. Przyjmijmy to jako Scyzoro. Okej, mam nadzieję, że to się przyjęło jako Scyzoro. Okej, powinien przylecieć wahadłowiec. Dobra! Okej, dobra misja. Szturm. Desant. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, odpalamy to. Okej. Okay. I czekamy, aż dotrą na miejsce. Dobra, tymczasem weźmy też tych naszych nowych uchodźców i dajmy im jakąś lepszą broń. Bo mamy tutaj troszkę tego, tak więc... zobaczmy. Lisa... walczy na dystans. Niech weźmie ten karabin szturmowy. Mam nadzieję, że nie jest biokodowany. Nie, okej. Okay. Kyle... też strzela, niech weźmie ten karabin szturmowy. Nie jest biokodowany, okej. Okay. Knut... nie jest zbyt dobry w niczym. Dajmy mu ten karabin. Nathan... walczy wręcz. Nie mamy tutaj nic. Okej, okay, on ma maczugę, może być. I Christy strzela, dajmy jej to. Nigdy nie powrócili? No zobaczymy. Właśnie jak to... O, dobra, o, to jest coś nowego. Lecą, o kurde, daleko chyba. Okej. Okay. Ale patrzcie, jak to szybko, to jest najmniejsza prędkość gry w tej chwili. A, ten wahadłowiec jest szybki jak cholera. I możemy raz na jakiś czas wzywać
Imperialny wahadłowiec właśnie. Chyba tu lecimy. Tak, obóz. 5 wrogów. Dobra. Dotarliśmy na miejsce. Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda. Nie ma wieży... O, to będzie rzeźnia. Rzeźnia! Chyba, że tu jest coś jeszcze podejrzanego, ale... Okej, okay, ci piraci... Dobra, co my tu mamy? Maczugę, topór... Pałkę... Pałkę... Nóż... Okej, okay, dobra. Okej, okay, gdzie ląduje? Okej, okay, tu na bagnie, dobra. Dobra! Czas na rzeźnię. Czeka nas robota. Krwawa, krwawa robota. Do ataku. Okej, okay, to powinno być jak zabijanie foczek. Tak mi się wydaje. Podul jumper, co? Co to jest podul jumper? Nie rozumiem. Okej, dobra, zacznijmy ostrzał. Zoro, schowaj się za tą sosną. Zacznij strzelać. I oni tu sami do nas przyjdą, chyba tak naprawdę. Ogłoszmy go. Niech to będzie... Okej, okay, Cyndo Speed, ogłusz go. Scyzoru niech sobie postrzela trochę. Yoshi Dunk, wielkie dzięki za podarowanie suba, który otrzymał kto? Master Polak, gratulacje. Okej, okay, patrzcie, o, zmasakrowany dosłownie. Tak, obity młotem bojowym. Postrzelony dość paskudnie. Też Gawron, a przypominam, że ma też wbudowane cybernetyczne ostrze w kolanie. I tu z tego ostrza w kolanie też go przebił, dobra. Okej, okay, reszta rusza do ataku. No więc poczekajmy tutaj na nich. Użyjemy chyba też, przetestujemy miotacz granatów, tak mi się wydaje. Tylko niech tu przyjdzie ich troszkę więcej. Dobra. Nie wiem jaki tu jest poślizg czasowy. Dobra, Gawron. Użyj swego pancerza grenadiera. A, za późno. Dobra. Czyli raczej nie służy to do rozwalania mobilnych wrogów. Też, a, mogliśmy ogłuszyć w sumie technicznie. Chyba nie będzie w zasięgu, ale dobra. W sumie ogłusz. Prawie, ale mogliśmy zrobić takie... A, to jest dobre combo! Ogłuszyć? Granat. A, to jest, kurde, dobra opcja. Uciekają, dobra, czas na przetestować nasze plecaki. Nie uciekniesz, mój drogi. Czy tam moja droga? Odetnijmy drogę ucieczki. A, jeszcze jeden jest, okej. Okay. A, to mi się podoba, kurde. Wow, to jest super. O kurde, teraz... No czuję, że jesteśmy potężni w tej chwili jak cholera. Dobra, przydałoby się go ogłuszyć. Gawron ma jeszcze psychiczną moc w rezerwie. Okej, okay, ogłuszony. I za... Uuu, głowa odstrzelona chyba. O, dokładnie, odstrzelona snajperką z Cezora. Dobra, wow. Dobra, spoko. Zobaczmy, jakie to są łupy. Bo ogólnie, no, tu nagrodą był ten honor, ale... Też teoretycznie jakieś łupy możemy zabrać. Zwłok nie zabieramy, ale weźmy jedzenie.
O, tu też głowę ktoś stracił. O, szyja odstrzelona też przez Scyzora. Wow. Przypominam, że dostaliśmy z questa dla Scyzora legendarnej jakości broń snajperską. Legendarną. Dobra, zobaczmy. Mógłbym zdemontować panele. W sumie czemu nie? Komponenty chyba z tego będą. Zresztą możemy to klejmować i wejść sobie do środka. Zobaczmy, co jest w środku. Okej, trochę broni, ale nic specjalnego. No dobra, no bieda, jeżeli chodzi o łupy, ale dobra. Ja nie chcę nawet zapełniać miejsca tej kiepskiej jakości broni, nie zabieramy. Ale weźmy średniej jakości. Granaty możemy wziąć. I może na szybko, niech Gabron ma ten świder, czyli powinien chyba szybko zdemontować ten panel. A, kto powinien otrzymać honor z Cezoru? O, i teraz jest. O, właśnie coś nowego. A, teraz się nie otrzymuje nowego tytułu automatycznie po tym patchu, tylko trzeba odprawić ceremonię. Czyli przyleci tutaj jakiś książę czy ktoś tam, który przeprowadzi ceremonię i nada Scyzorowi ten tytuł oficjalnie. Czyli Scyzoro stałby się baronem. Zyskałby też lepsze moce psychiczne dzięki temu. Ale musimy mieć odpowiedni tron. Okej, musimy dokończyć salę tronową w 10 dni. Mamy to. Okej. Czyli zasłony musimy tam tylko zamontować, dokończyć podłogi. I to mamy zbudowane tu. Ten instrument muzyczny, czyli spoko. Pytanie, jak wracamy teraz? A, czekam, wahadłowiec, okej. Dobra, wracamy. Wracamy, tu nie ma nic ciekawego. Mam nadzieję, że te łupy będziemy mogli zabrać, ale chyba tak. Zobacz, czy nie ma złota na mapie. Nie, to by. Nie, nie ma. To było dziwne. Ale moi drodzy, kurde. A, chirurgicznie przeprowadzona brutalna operacja pacyfikacji piratów. To mi się podoba. Dobra, lecimy. Autoload. A, set to load, okej. Ej, dlaczego nie mogę łupów zabrać? Czy ja muszę to ręcznie okej, jak to się robi? A, nie mogę już naszych ludzi wyładować. Okej, mogę anulować to. Czy teraz mogę dodać przedmioty? Okej, nie wiem, jak to działa. Czy to musi być na składowisku? Okej, dobra, to. Nie wiem do końca, dlaczego to nie działa, ale. To, że jest na składowisku, to nie pomaga. Te rzeczy są na składowisku i tak nie mogę ich zabrać. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, to i tak bezwartościowe w sumie te rzeczy są w dużej mierze, czyli. Wracamy. Ktoś musiał nosić. Oni ogólnie mieli noszenie. To więc nie wiem, dlaczego to nie zadziałało. Okej, quest wykonany. Spoko. Miura poruta bliska załamania. Ciężko pracuje tutaj. Ale mamy harpę. Okej, ja nie chcę, żeby ta lisa budowała w sumie. Bo ona nie jest chyba w tym zbyt dobra. A nie, na pewno nie budujcie.
Zostawcie to fachowcom. Okej, okay, już wrócili, spoko. Burza z piorunami w tej chwili. Rośliny jeszcze nie zamarzły, czyli możemy jeszcze chyba zebrać troszkę więcej. To nie jest nasz statek, nie możemy nim załadować ładowni. Ale w tym queście było, że możemy zabrać łupy, nie? Czyli... W tym queście było napisane, że możemy zabrać łupy. Więc... Trochę dziwne. Zróbmy jeden raz atak na plemię, a pomyślimy. Tylko mi się wydaje, że w jedną stronę transporterami tymi kosmicznymi, a z powrotem wahadłowcem. To byłaby dobra opcja. Okej, ja bym chciał tą ceremonię nadania tytułu barona Scyzorowi przeprowadzić, ale w tym celu musimy dokończyć to. I nie wiem, czy mamy bawełnę. Prawdopodobnie nie. Nie, kurde. Czyli czekamy na jakichś kupców. Scyzoro wpadł w szał. Chce zniszczyć konsolę komunikacyjną, bo jest zmęczony. Kurde, nie zniszcz! O, zniszczy. Kurde! Ok, musimy ją odbudować. Oczywiście. Całą pozostałą podłogę musimy zmienić. Zobaczmy. All fine floored. O kurde, poważnie? Okej. Okay. No dobra. Okej, to będzie dużo roboty. Nie wiem, czy w 10 dni zdążymy. A gdyby była mniejsza sala tronowa, to nie byłoby wielkiego problemu. Okej, wiecie co? Zrobimy zmianę. Zmniejszymy troszkę na razie salę tronową. Damy tutaj ścianę, to będzie taki przedsionek, a sala tronowa właściwa będzie tutaj. Tak mi się wydaje, że to będzie dobra opcja. Czyli tak. Na razie anulujemy to. Dywan zdemontujemy w tym miejscu i damy dywan tylko tutaj. Dajmy ścianę z piaskowca. W ten sposób. Automatyczne w sumie drzwi z piaskowca. Dobra. Zdemontujmy tą podłogę. Odzyskamy troszkę bawełny. Czyli będziemy mogli zrobić dywan w tym miejscu. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Tak. Tak. Okej, okay, teraz chyba powinno nam wystarczyć rzeczy na to. I tak mieliśmy przenieść konsolę komunikacyjną gdzie indziej. Na razie może być tam. Skończmy to. Ogarnijmy obronę i potem być może poprzenosimy niektóre budynki. Masa roboty będzie z tą podłogą.
Okej, to tu nie potrzebujemy tej podłogi w przedsionku tak naprawdę. Czyli cancel to wszystko. Okej, a mamy też kolejną jadeitową rzeźbę tym razem. Lepszej jakości. Zobaczmy, co CMD Speed wytworzył. Doskonałej jakości. Rytm siły. Czyżby był podbudowany tą rzeźnią piratów ostatnio? Czyli to jest warte dużo więcej na pewno. Piękno 780. Jakie mamy dzieło sztuki? Okej, czyli ta rzeźba z jadeitu przedstawia planetologa, który gra w Blackjacka. Po jego boku jest kojot. Styl jest kubistyczny, też z pikselowymi elementami. Okej, to jest dużo bardziej imponująca rzeźba, która będzie pasowała do sali tronowej. Czyli zamontujmy to. I czekamy na dokończenie tutaj roboty. Podłoga będzie najbardziej upierdliwa w sumie. Tak, czyli musimy mieć takie piękne kafelki w tej chwili. I miejmy nadzieję, że to zrobimy w ciągu 10 dni. O kurde! A, zapomniałem! Zdobyliśmy jakieś narkotyki. Jak ta członkowie karawany imperialnej rozwalili... robale. Okej, Mnitek się uzależnił od soku Go. Okej, niedobrze. Okej, mamy tą piankę do gaszenia pożarów. Teoretycznie użyteczne. Weźmy pianino, bo prędzej czy później będziemy tego potrzebowali do sali tronowej. Okej, i czekamy głównie na to w tej chwili. Koncentrujemy naszą siłę i uwagę na tym. Nimura Pruta znowu bliska załamania. Humor się poprawi. Mamy koniec, oficjalnie koniec posiłków, czyli teraz będziemy jeść. Będziemy jeść pastę odżywczą. Okej, porządki, świetnie. To mi się podoba, czyli to oznacza, że przynieśliśmy większość rzeczy, które były do przeniesienia. Okej, weźmy dwie wielkie rzeźby, mega olbrzymie rzeźby z kamienia. Tylko nie z piaskowca, bo tego potrzebujemy do urządzenia. Weźmy z granitu. Albo z tego tu wapienia, czy co to tam jest. Okej. Czy mamy tu... Okej, no. Aktywujmy to po raz kolejny. Ale nie potrzebujemy aż 600, wystarczy. 400 wystarczy. Nitek się zatruł, bo jadł galaretkę z insektów, okej. A, czyli nasi ludzie tą galaretkę z insektów w tej chwili zjadają. No dobra, niech jedzą. Nathan pokłócił się z Christie. Zobaczmy, co tam ci nasi uchodźcy, o co chodzi. Okej, Christie przezwała Nathana łabędziem. To wprawiło Nathana w szał i rozpoczął bójkę. Dobra, skończyli się bić. Dobra, jak tam budowa? A, Cezoro zadowolony medytuje na swoim nowym mega złoto-jadeitowym tronie. A tu jest wciąż masa roboty. Gawron co robi? Podejrzewam, że medytował przy drzewie. Kiedy tu kolejny rytuał? Niedługo już, 15 traw. Musimy mieć 18 chyba. O kurde, kurde, kiedy my tą podłogę zbudujemy? To kurde, strasznie długo trwa. Ale mamy karawanę. Okej, karawana. Dobra, hurtowe.
A Mnitek czuje inspirację do przeprowadzenia chirurgii, okej? Okay. Dobra, liczę na to, że kupimy bawełnę. Czyli dajmy generała Deckera. Obudźmy go i niech z nimi pohandluje. Zobaczmy, co oni mają. Bawełno. Mają... Okej, 206. Kupujemy całość. I to tyle. Tak, więcej nic nie kombinujemy chyba. Okej. Ile kosztuje jedna tak doskonała podłoga kamiennych bloków? 20. O kurwa, cholera. Kolejne zwierzę się rozbiło. Okej, baran? Nie mamy czasu. Kurde, wiecie co? Zobaczmy, czy oni mają też przypadkiem kamienne bloki, bo kurde... Chcemy tą podłogę skończyć. Nie, okej. Okay. I właśnie, zobaczmy też... tutaj. Kto może to wytwarzać? Niech każdy, kto ma czas, wytwarza kamienne bloki w tej chwili. Kolejna bójka! Znowu ci sami? Chyba ci sami, nie? Czyli się obili, trafili do szpitala i znowu, kurde, walczą. Tym razem Nathan nazwał Christy potworem. Okej, okay, dobra. Czy uchodźcy do nas dołączą? Możliwe. Mogą, ale nie muszą. Okej, okay, dobra, przynajmniej tutaj rozmontowują tą podłogę. Kurde, to idzie powoli. Ale dobra, inni przynoszą materiały, czyli Gawron, inni Murafuruta, jedyne co będą musieli robić, to budować. Cała reszta im pomoże. Inni będą też wytwarzali bloki. Czyli to nie powinno trwać zbyt długo. Co robi Nimurafuruta w tej chwili? Okej, okay, idzie tam. Dobra, żeby to szło szybciej, bo widzę, że kończą się kamienne bloki. Damy tutaj dwa kolejne stanowiska do wytwarzania kamiennych bloków w sumie. Zbuduj kopie. Nawet tu na zewnątrz mogą być w sumie. Od razu bardzo blisko składowiska. Tak, to jest na zewnątrz, czyli nie jest idealnie, ale to jest tylko tymczasowo... żeby te kamienne bloki wytworzyć. Dajmy tu przynajmniej stołki drewniane. A, nie mamy drewna, kurde. Dobra, wyrąb. Powinno pójść szybko z tym wyrębem, bo mamy w tej chwili dużo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rąk do pracy. Czyli...
Okej, ciągle nie ma drona. Powoli przybywa podłogi, ale bardzo powoli. A, kurde, nie ma bloków z piaskowca. O, mordę, dobra. A, teraz się mści, że mamy to olbrzymie, kurde, pomieszczenie. Dobra, wszystkie bloki z piaskowca w okolicy przynieść, tylko nie ma żadnych już. To jest problem. Kurde, wykorzystaliśmy już większość. Tu są jakieś? O, poważnie? Tu są? Trzebaśmy z całej mapy. Już mniejsza z tym. Okej, może bez przesady. Dobra, tyle ile oznaczyłem powinno wystarczyć. Czemu dali 10 dni na to? Nie wiem. Okej, mrozy. Czyli wszystkie rośliny w tej chwili umierają. Ale mamy, patrzcie, ile mamy jedzenia. To spokojnie nam wystarczy. Czyli teraz tak, nasi ludzie powinni zacząć tutaj bardzo szybko przynosić te potrzebne kamienne bloki. Dajmy tu stołki od razu. I czekamy na te stanowiska. Ile jeszcze gości u nas zostają? Ileś tam dni. Dokładnie nie wiem. Zobaczymy aktywne questy. 4 dni jeszcze. I nie wiem co będzie potem. Zobaczymy. Okej, opady śniegu. I mamy kolejne stanowisko. Świetnie, czyli dajemy zlecenie wytwarzania bloków z piaskowca. W sumie cały czas. Ale zmniejszmy zasięg zasobów, powiedzmy tak. Okay. Okej, świetnie, czyli w tej chwili na dwóch stanowiskach wytwarzamy kamienne bloki, to mi się podoba, za chwilę będziemy to robić na trzech. Czyli to powinno szybko nastąpić. Piaskowiec był forever, ale tylko stąd. Ok. Pociski się robią w nieskończoność. A, bo kurde nie ma składowiska. A nie, dobra. Wstrzymajmy to. Kozica poluje na Natana. Wpadła na sidła, dobrze. Uciekaj, Natan, uciekaj. I po problemie będzie troszkę mięsa. Spoko. Jak to wygląda tutaj? No jeszcze to sporo roboty. Natan, okej, załamał się po tej przygodzie. I zacznie teraz losowo innych obrażać. Biegać po naszej kolonii i obrażać innych. Okej, czyli uraził tutaj zdolności uczenia się siostrzeńca Knuta. Też jakaś inwektywa na temat jego wyglądu. Porównał Gawrona z najeźdźcą. I z bawołem.
O, Kyle jednak tutaj głośno się odpłacił i też skrytykował hojność Natana. Okej, okay, Gavron otwarcie uraził akcent Natana, a Natan porównał go z kałamarnicą. O kurde, mamy tu jakieś dramy, jakieś kłótnie straszne. Porównał diabła piszczałka z potworem. Oj, no i okej, okay, musiało do tego dojść. Bójka z generalem Deckerem, który okay, uraził zdolności gotowania generala Deckera. Czyli chwilę się poobijali. O, general Decker go ugryzł w ramię. Ciekawe. Ale tamten okej, okay, ugryzł go w protezę nogi. Emry się dziwi, że nie ma tutaj zbyt wiele romansów. Być może dlatego, że nie ma kobiet zbyt wielu, bo tylko Nimura Furuta, która ma 93 lata chyba. To może być przyczyna tego. Okej, świetnie, wytwarzają tu kamienne bloki. Teraz tylko miejmy nadzieję, że nasi budowniczowie szybko zbudują to, co trzeba. Ale nie zdążymy w ciągu 10 dni. Ile mamy dni jeszcze? 5. Kurde, za cholerę nie zdążymy. A nie ma drewnianej ładnej podłogi? Nie. Pięć dni. W tej chwili produkujemy bardzo szybko kamienne bloki, ale nie wiem, czy zdążymy. Ja być może pozwolę nawet budować jednemu z uchodźców, którzy, jeżeli jest w miarę dobry w budowaniu. Chociaż nie, będzie marnować materiały, tak więc chyba nie ma co. Można jeszcze bardziej zmniejszyć salę tronową, ale nie, nie będę tego robił. Okej, okay, produkujemy w tej chwili na trzech stanowiskach te kamienne bloki. Czyli powinno być ok. Niech uchodźcy porozbierają starą podłogę. W sumie? Zdolność budowania musi być odpowiednio wysoka. Ale tak, być może to szybciej pójdzie, jeżeli najpierw zdemontujemy podłogę, w sumie rację. Czyli Gavronowi damy zlecenie, najpierw niech rozbierze podłogę, bo wtedy odzyska też część tych cegieł. Czyli to może być lepsza opcja. Pytanie też, czy podłoga musi być tutaj, gdzie jest tron. Tego nie wiem. Okej. Okay. Czy ja muszę... O, w mordę, naprawdę muszę ręcznie klikać tutaj? Okej, okay, dobra, ja muszę dać tu nowe składowisko na te kamienne bloki, bo to jest troszkę bez sensu. Tam.
A, bo idzie pod te kamienne bloki, dobra. Kugara atakuje Jonathana Redekera. Gabron, dawaj. Ogłusz tego zwierza. Plecak. Atak. A co będziemy się patyczkować? Granat? A nie, dobra, biegnie tutaj. Ogłusz. Odejdź kawałek. Granat. A. Dobra, nie. Za krótko trwa to ogłuszenie. Dobra. Lubimy to zwierzę. Szkoda, że Gabron jest ranny, bo w tej chwili nie będzie budował. Ale... wybijmy drapieżniki z mapy, będzie spokój. W sumie też prawda. Okej, okay, pianino może być. Multianalizer weźmy, to przyspieszy kolejne badania naukowe. Okej, dobra, chyba zrobię to inaczej. Anulujmy to. Najpierw dam rozkaz zdemontowania podłogi, a dopiero potem rozkaz postawienia nowej podłogi. To będzie chyba bardziej efektywny sposób. Czyli floor, remove, floor. Tam, gdzie nie ma nowej. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to szybciej podziała. I żeby mieć więcej cegieł, to kurde, zdemontujmy też podłogę tutaj całą w tym pomieszczeniu. Okej. Dobra, czekamy na kolejny dzień. Gabron wraca do zdrowia, spoko. Pod tronem też trzeba? Okej. Okay. Mafalo zachorowało, ale to z Cyzoru na pewno da sobie radę. Tylko tutaj nie dojdziemy, nie? Kurde, bez sensu, bo tu nie dojdziemy chyba do tego miejsca. No zobaczymy. Nie każdy może to rozbierać, tylko ktoś, kto ma odpowiednio wysoką zdolność budowania. Kapsuła z bronią? O, z plastali maczuga. Dobra, weźmy. Plastal jest dość cenna. Ile trawy anima? O, to chyba rytuał, nie? Czy to nie jest czas na rytuał przypadkiem? 20 w tej chwili, okej. Okay. Czyli to rośnie.
Dobra, jestem ciekaw, jak to w tej chwili tu pójdzie. Można zdemontować wielki tron, ale... A, można przestawić, racja. Czyli, dobra, przestawmy na razie to o jedno w bok. Tak, żeby było dojście tutaj do tyłu. Cezoro nie jest zadowolony, że tu praca nie jest zakończona. Co ona robi? Naprawia najpierw, okej, okay, dobra. Po tej walce. Lisa się załamała. Okej, okay, mniejsza z tym. Co robi Gawron? Posiłek, okej. Okay. Do roboty. A, naprawy. Nasi ludzie mają masę napraw. Kurde, cały dzień nic nie zrobili. Dobra, wyłączam medytację Gawronowi. Meteoryt skompresowanej stali. Okej, okay, spoko. Będziemy mogli sobie to wydobyć. Na razie mamy masę stali, nie ma takiej potrzeby. Gniazdo mechanoidów, kurde. A, nie mamy czasu na to. Okej, okay. Jak to wygląda? Czujnik odległości, nie możemy tu chodzić. Czyli nie przynośmy tego i nie będziemy medytować w ogóle przy drzewie. W tej chwili. Co my tu mamy? Montażownia, lansierów, kosiarz, lansier, lansier. Wieżyczka automat... Okej, okay, i kilka wieżyczek. Gloomlight, czyli jakieś mroczne, jakieś dziwne, podejrzane światło. Dobra, na razie to ignorujemy. Okej, okay, ja nie chcę, żebyś to medytował. Z powrotem. Do roboty. Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Tak, szybko tu zdemontować podłogę i potem dopiero zrobić nową. Okej, okay, świetnie, świetnie. Dobra. Na razie tak. Tak. I pod tronem. Wow, kurde, to... mordę. Wolno idzie, cholera. Knut znowu się załamał, znowu będzie obrażał innych. A, kurde, no okej, okay, to jest rozczarowujące. Kapsuły, okej, okay, nie bierzemy tego. Chociaż Devil Strand jest niezły, ale mniejsza z tym.
Wtedy był Nathan, a możliwe. A, kurde, i znowu to samo. Znowu strasznie wolny progres, żeby cokolwiek zrobić. Mamy przynajmniej dużo tych bloków? Okej, bloków mamy masę. Ta robota nie idzie budowniczym w tej chwili. Ale dobra, wyłączona medytacja, czyli Gabron powinien szybko to ogarnąć. Tak, dajmy tu wyższy priorytet, to wtedy będą tu uzupełniać to składowisko. Tak, wolno się stawia te kurde płytki. Strasznie wolno. Co robi Nimuro Furuta? Idzie troszkę szybciej, ale to jeszcze kilka dni chyba, dosłownie. Kolejny quest. Przelew krwi do wynajęcia, zobaczmy. Connor Cornelius, czy jakiś doradca z Anden, chce, abyśmy uratowali jedną z jego karawan. Czyli dwie grupy piratów atakują tą karawanę. Chce, żebyśmy dali im sygnał i przyciągnęli piratów do nas. Jaka nagroda? Czyli dość sporo piratów. Okej, mamy trenerów. Ta tkanina, jadeit. Kolejny trener. Jakiś miotacz. Pomyślimy, mamy 5 dni w sumie na reakcję. Okej, Kyle się załamał. O kurde, chce się włamać do naszego mauzoleum. I wyciągnąć zwłoki. Kto to jest? Kurczak Pożogi chyba, nie? Co on robi z tymi zwłokami, z tym szkieletem Kurczaka Pożogi? Do jadalni na stół, tak żeby wszyscy widzieli. Dobra, pochowajmy go z powrotem. Może? Chciałem ze speed, pochowaj go. Aha, ty nie masz przenoszenia, dobra. Tak. Dartnor też się załamał i też będzie innych urażał. Okej. Niewielka bójka była. Gdzie jest Mnitek? Kurde. Mordę, co on jest pijany znowu? Niedożywiony. Dobra, niech ktoś inny go pochowa. General Decker. Nathan się załamał. Okej, dobra. Okej, statek kosmiczny z dobrami. Kurtowymi. Wyślijmy General Deckera. Kupujemy całą bawełnę. A może nie całą, kurde. 1000 wystarczy? Mamy tyle srebra? Gdzie? Nie mamy srebra? Okej, dobra, czyli co możemy sprzedać? Słuchajmy, to młode Mafolo. 1000 kukurydzy.
Okej, tu ktoś znowu rozwala coś. Kurde, gdzie to? Co, nie ma prądu? Co jest grane? A, kurde, ktoś tu zniszczył przewód. Okej, w dupie z nim, nie ratuję go w ogóle. Nie interesuje mnie to. Dobra, moi drodzy, 21. Kończymy na dzisiaj. Kurde, no już było fajnie, ale... druga część streamu, no kurde, no ja nie wiem. Znowu koszmarnie długo trzeba czekać, żeby cokolwiek osiągnąć, co jest frustrujące jak cholera. Natomiast nie wiem, czy za tydzień będzie kontynuacja, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy.